Tylko w tym jednym wydzielaniu, według danych Lasów Państwowych, wycięto ponad 1300 metrów sześciennych drewna, co można powiedzieć, że to jest ponad 1000 drzew. To jest drzewostan ponad 100-letni. Wokół są również drzewostany ponad 100-letnie, które zgodnie z przepisami takimi jak plan zadań ochronnych powinny podlegać ochronie. Czyli to jest ewidentne łamanie przepisów, ewidentne łamanie prawa. Jestem zwykłym przyrodnikiem, ornitologiem. Bardzo często w Białowieży. Znam te lasy dość dobrze i chciałbym powiedzieć, że te pozornie martwe lasy nie są martwe, że jest tam bardzo dużo życia. Są tam gatunki z czerwonej księgi zwierząt. Działam tutaj w branży turystycznej. To jest katastrofa dla nas, jako dla branży turystycznej, zamykanie Puszczy Białowieskiej. Tego nie było nigdy. Tutaj ludzie już dawno nie żyją z wycinki lasu. To jest jakiś mit. Pana zdaniem taka walka z kornikiem, piłą motorową, spalinową, skuteczna, nieskuteczna? Jest absolutnie nieskuteczna. Tutaj jest bardzo dużo drzewostanów chronionych jako rezerwaty. Każda gradacja kilka lat trwa i te gradacje będą jeszcze częściej, ponieważ klimat jest coraz bardziej suchy i coraz bardziej ciepły, a gatunek, który jest zagrożony tym, który ulega temu klimatowi, to przede wszystkim jest świerko, to jest gatunek tajgowy.